Cześć, witam, Papa z Baker, ja tu go odcinek 65. No to co? Czas coś wybrać. Niech to będzie pierwsze zamówienie z brzegu, czyli Apple Crisp. Jakiś czas temu mówiłem chyba o tym, że będę brał te zamówienia, które nie mają gwiazdki i je gwiazdkował do końca. No to nie na długo ta zasada była aktywna. Bo jednak wybieram inne zamówienia, takie, na które też ja mam ochotę je robić. I tak po prostu wybieram co chcę. Albo co koło chcę. Dobra, Iggy. Twoją osobę dzisiaj witamy. Sama RLUA po tym dniu się skończy. Aha, i to tyle z tego zamówienia. Okej, śliwka. No co więcej może być w takim zamówieniu? Ewentualnie trzeba cię możliwość. Świetnie. Potem zrobimy, a może nawet teraz. Apple Crisp? Apple Crisp dla naszej hopy. Apple Crisp. Jedno z najłatwiejszych zamówień, chociaż nie lecę tutaj na łatwiznę, które wymaga tylko nałożenia jabłek, sezamu oraz, no właśnie, oraz śmietany na koniec, która również na obrazku jest widoczna. Trishna. Brzoskwinia z orzeszkami i słoneczko. O. I teraz potrzebuję miejsca na trójeczkę. Trochę tą trójeczkę przyspieszymy, dwójeczkę też. Jest. Apple Crisp już gotowe. Śmietana. Na pierwszym kole. I nie w tym zamówieniu. Banany. Wiśnia. Załatwione. Iggy. Perfekt. No to mamy perfekt. Śmietana. Czaka witamy. No team, spisuj. Następnym razem może Czago od ciebie spisze zamówienie w Wingeri. No, może się tak uda, że następny odcinek jak będę nagrywał z Wingeri, to będzie team do obsłużenia. Może że tak będzie. Bananki. No tak, bo tutaj naokoło jedzie. Teraz mandarynki. Świetnie. I bezy. No tego to już nie nazwę kremem. To raczej przypomina bardziej bezę faktycznie. Trishna. Trzeci perfekt z rzędu. Apple Crisp. To za chwilę. Bruna Romano najpierw.
Apple Crisp będzie pod szóstką. Orzeszki. Okej. Closerowi można zrobić. Kogo dzisiaj zobaczymy? Wifa. Okej. Czyli pośrodku orzeszki, a na brzegach, na dole ciasta i na górze ciasta owocek na summer luau. Świetnie. Wszystkie ciasta już są. Już są potworzone wszystkie ciasta, teraz tylko je powydawać. Apple crisp. Nałóż. Trochę ścięte to koło. Robi. No perfekt. Dali. Czwarty perfekt z rzędu, tak? I zobaczymy, co będzie dalej. No... Nałożyło. 6 minut. Szybko. 6 minut i closer już przyszedł. No, 7 minuta w zasadzie dobija. Nie tu. Wiśnie miało być na zewnątrz. Dobra, mniejsza o to. Nawet nie wiem, czy trafiłby tego perfekta, ale teraz to już i tak go nie mam. Może byłaby możliwość mieć perfekt i perfekcyjny dzień. Ale no, czeka, nie wyszło. O. Świetnie. I nie wzięło mi ciasta. Okej, Tofi. Gdzie jest Tofi? Tu już przejechane. I banany. To dla Bruny. O, nawet tu nie wyszedł perfekt, czyli to, że u Czaka nam perfekt nie wyszedł, to i tak to nam nie zepsuło. Nie tylko to zamówienie nam zepsuło perfekcyjny dzień. Tutaj właśnie drugie zamówienie nie wyszło perfekcyjne. Orzeszki. I kremiki. No to whiff. Perfekt, nie wyszedł, ale mamy pierwszego closera ze srebrnym medalem w Bakery to go. O, 1500. No to ładny. Ładna ilość punktów i to taka wysoka. No bo trochę medalików nam się dzisiaj posypało, to było z czego te punkty zdobyć. Okej, czapka kota, potem jest wstąż, coś na szyi, kokardka, spódnica, dobra, koszulka. Ciach, ciach, tu, tu, tu. I w sumie to tyle. Zaliczone. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Zaplanowałem dla was na dzisiaj 3 odcinki, 2 już zrealizowane i będzie jeszcze jeden, w którym rozpoczniemy Starlich jubileusz. Cześć!